Przechodzimy do druku 1630, który zaczęliśmy procedować, ale został wycofany. Szanowni Państwo, druk 1630, projekt uchwały w jednym czytaniu, ale też mam tutaj wniosek o dwa czytania. Sprawa zgodnie z artykułem 34 Statutu Miasta Krakowa, sprawa dotyczy przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy miejskiej Kraków dotyczących koncepcji organizacji zimowych igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich. Czy będziemy referować jeszcze raz? Pan Grzegorz Stawowy albo pan Tomasz Urynowicz. Druk 1630. Bardzo proszę. Wielce szanowna pani przewodnicząca, pani prezydent, szanowni państwo. Projekt uchwały poniekąd omówiliśmy już przy okazji projektu na druku 1614. Większość z tych spraw mieliście państwo jakby okazję także dla zabicia nudy przy tej pasjonującej dyskusji przeczytać się w tych projektach. W związku z tym pozwólcie, że jakby nie będę wprowadzał w całe tło, ponieważ dosyć zajmujące koledzy uczynili to przede mną. Przypomnę także tylko, że proponujemy, aby konsultacje społeczne odbyły się od 15 marca do 31 maja 2014 roku. Te daty nie są wybrane przypadkowo. Po pierwsze 14 marca to jest termin złożenia koncepcji przeprowadzenia Igrzysk Olimpijskich w Krakowie do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, czyli będziemy już wiedzieć, jak ma wyglądać ten dokument. A 31 maja to jest także termin, w którym my możemy także racjonalnie w oparciu o państwa wnioski ewentualnie ten dokument poprawiać, brać pod uwagę wnioski strony społecznej, ale także weryfikować nasz pogląd o tym, czy igrzyska w Krakowie mają rzeczywiste szanse przeprowadzenia. Wskazujemy jako adresatów konsultacji także Polski Komitet Olimpijski, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Małopolskiego, pana wojewody małopolskiego, ale także Małopolską Organizację Turystyczną, Organizację Branży Turystycznej, Polskie Związki Sportowe, Zrzeszenia Związków Sportowych, Kluby Sportowe, a także organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Krakowa. Wszystko po to, by ta opinia, która zostanie przedstawiona w trakcie konsultacji, była jak najbardziej pełna i mogła prezentować szerokie spektrum stanowisk, opinii, ale także wniosków zgłaszanych przy okazji organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Krakowie. Dla tych wszystkich, którzy zastanawiają się, jakie korzyści płyną z przeprowadzania dużych, sztandarowych zawodów sportowych w naszym kraju na przykładzie Euro 2012 i tych wszyscy, którzy opowiadają dziwne, niestworzone wręcz historie związane z tymi korzyściami, jakie Kraków miał odnieść, nie potrafiąc jej jakby odnieść się także do faktów, proszę zwrócić uwagę na następujące inwestycje, jak obwodnica we Wrocławiu, jak tramwaj podziemny w Poznaniu, jak nowa linia tramwajowa w Gdańsku, jak w końcu druga linia metra w Warszawie. I to są te korzyści infrastrukturalne wprost płynące w związku z przygotowaniem Euro 2012. Pan przewodniczący Pilch, mówiący tutaj dużo o poziomie wystąpień publicznych na tej sali, powinien także potrafić zweryfikować swój pogląd nie tylko o merytorycznej zawartości, ale także o poziomie, biorąc pod uwagę to, co sam wygłosił na temat rzekomych strat Krakowa związanych z ruchem turystycznym przy okazji Euro 2012. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, procedujemy druk 1630. Proszę się zgłaszać, otwieram dyskusję. Bardzo proszę, pan Adam Kalita, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, pan Tomasz Urynowicz mnie sprowokował ostatnią kwestią. Proponuję, żeby zwrócił się do MKOL-u, żebyśmy w ogóle wszystkie olimpiady organizowali w Polsce, najlepiej w Krakowie, wtedy będziemy miastem mlekiem i miodem płynącym. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan Włodzimierz Pietrus. Pani Przewodnicząca, Pani Prezydent, ja chciałem poruszyć temat pojawienia się uchwały Platformy Obywatelskiej
Do tej pory odnotowałem w tej kadencji na pewno takie sytuacje, ja to nazywam wrogimi przyjęciami uchwał. Pierwszy przykład to był taki, że pojawił się projekt uchwały, a następnie pojawiała się poprawka, która w zasadzie zmieniała w 100% treść zgłoszonej uchwały. To jest pierwszy przykład. A drugi to właśnie jest ten, który procedujemy, czyli druk numer 1630, gdzie pojawia się projekt uchwały radnych, a następnie pojawia się podobny projekt uchwały, pewnie lepszy, dlatego że zgłoszony przez większość Rady Miasta Krakowa, a jak wiadomo, większość zawsze ma rację. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Tak, bardzo proszę, pan Tomasz Urzynowicz. Drugie wystąpienie. Pani Przewodnicząca, dziękuję bardzo za wywołanie odpowiedzi, chyba że omyłkowo nacisnąłem ten guzik, ale w dobrą porę, bo że tak powiem, wniosek kolegi Kality bez wątpienia słuszny. Pokazuje także to, jak wiele jeszcze trzeba zrobić nie tyle w ramach Rady Miasta Krakowa, ile w ramach Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Nic mi do tego, jakie relacje tam panują, ale pamiętajmy także, że nie tak dawno, bo przecież góra jedną, dwie kadencje temu, ci sami panowie, którzy dzisiaj tak zaciekle występują przeciwko zimowym igrzyskom olimpijskim, mówię tutaj patrząc także na mojego serdecznego przyjaciela z Nowej Huty, Staszka Rachwała, tak gorąco byli orędownikami tego, żeby w Krakowie nie wybudować godnego stadionu olimpijskiego, wielofunkcyjnego, tylko upierali się mocno, żeby budować dwa stadiony. I to także jest jedna z rzeczy, które przy tych dyskusjach na temat sensowności przeprowadzenia wielkich inwestycji sportowych warto czasem przypominać. Dziękuję. Dziękuję. Pan Józef Pilch. Już nie pamiętam, które wystąpienie, ale prosiłabym o skondensowanie uwag. Panie Przewodniczący, ja króciutko chciałbym przypomnieć, że tak naprawdę inwestycje, jeśli chodzi, jeszcze raz przypomnę, olimpiadę, znaczy Euro 2012, to państwo dało tylko na pieniądze na stadiony, natomiast wszystkie gminy, czy to Poznań, czy to Wrocław, czy to Gdańsk, robiły tych inwestycji własnych, więc tak naprawdę oni dzisiaj ponoszą koszty i nie cieszmy się, że będziemy mieć szybkie tramwaje, że będziemy mieć komunikację, bo to będzie wykonywała Gmina Miejska Kraków w ramach swoich środków priorytetowych, czy pieniędzy gminnych, a więc trzeba sobie jasno powiedzieć, na co może dać państwo, mogą dać tylko na drogi publiczne, czyli dojazdowe, natomiast resztę będzie to w zarządach gminnych i oni będą musieli ponieść koszty organizacji tej olimpiady, więc nie wyobrażam sobie, że tutaj opowiadanie, że skorzystał Wrocław, czy Poznań, czy ktoś inny z Euro 2012. Dzisiaj proszę zapytać prezydentów, jakie mają zadłużenia i ile pieniędzy muszą wydawać, ile ich kosztowało Euro 2012. Także jest takie piękne powiedzenie, obiecanki, cacanki, a głupiemu radość. Ja nie chciałbym, żeby Kraków był tym, któremu się tylko obiecuje i cacanki, a potem żeby na nas, tak jak tu kolega mówił, że dwie kadencje temu radni, ja nie chciałbym, żeby za kilka kadencji ktoś powiedział, że ta Rada Miasta Krakowa zdecydowała. Niech zadecydują mieszkańcy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan Adam Kalita, o ile dobrze pamiętam, nie, Bogusław Kośmider, Adam Kalita i Dominik Jaśkowiec. Pan przewodniczący był najpierw chyba. Pan Bogusław Kośmider, ja powiedziałam. Tak? Pan zejdzie, wpuści pana Bogusława Kośmidera.
Za chwilę pan wejdzie, później pan wejdzie pan Dominik Jaśkowiec. Trochę się dziwiłem, że jestem w dwóch osobach. Tam i wchodzę na trybunę, ale rozumiem, że się wyjaśniło. Szanowni Państwo, przypomnę, dyskutujemy na temat projektu uchwały dotyczącego przeprowadzenia konsultacji społecznych. Nie dyskutujemy na temat samej konsultacji, nie dyskutujemy na temat zasadności czy niezasadności olimpiady, ani tego, kto kiedyś zrobił, tylko dyskutujemy, kiedy i w jakim trybie te konsultacje powinny być przeprowadzone. I to bym sugerował, bo mógłbym przypominać dyskusje różne także w tej kadencji, ale w poprzednich kadencjach. Szkoda na to czasu. Jeśli chodzi o tak zwane wrogie przejęcia, o których mówił chyba pan radny pan radny Pietrus, to powiem tak, kiedyś w Radzie Miasta funkcjonowała tak zwana poprawka Misztala. To była poprawka, w której, jak pisało, przeprowadza się, to wprowadzał jedno słowo, nie przeprowadza się. Rada to przegłosowywała i uchwała miała zupełnie inne znaczenie. No tak to jest. Przypomnę, że koledzy też wprowadzali różne poprawki, które zmieniały istotę uchwał, choćby w sprawie godzin otwarcia sklepów, gdzie jedna z poprawek zasadniczo zmieniła charakter uchwały. Ale tak jest, więc no nie, jakby możemy na ten temat dyskutować, ale to jest fakt. Natomiast, proszę Państwa, już poprzednio mówiłem merytorycznie, ale myślę, że tu jest potrzebny trochę szerszy kontekst. Kiedy w Polsce było rozgrywane Euro 2012, była narodowa zgoda co do tego, żeby to było. Chociaż gdzie byli protestujący, to była generalna zgoda społeczna do tego, żeby to było. Kiedy Wrocław starał się kiedyś o Expo, a wcześniej o tytuł, różne tytuły, też udawało się stworzyć w tym mieście zgodę na to, żeby o coś takiego walczyć. Nawet kiedy to przegrywano, to pozyskiwano przy okazji szereg inwestycji, szereg działań promocyjnych, szereg różnych możliwości, które dawały temu miastu, ale także innym miastom jakiś większy potencjał dawały. I proszę Państwa, ja z jednej strony pamiętam to głosowanie właśnie, które tu przypominałem, które mówiłem o tym, kto jak głosował. I wtedy wydawało mi się, że Kraków jest w stanie w tej sprawie, w sprawie zimowych igrzysk, które być może dojdą do skutku, być może nie dojdą do skutku. Ale już samo staranie się daje nam szansę aplikowania o inne pieniądze, szansę aplikowania o pieniądze państwowe na szereg inwestycji, daleko nie szukając. Popatrzcie Państwo na krakowski port lotniczy. Przecież on jest finansowany z własnych pieniędzy, z kredytów i tak dalej. I popatrzcie na Gdańsk, Wrocław czy Poznań. Przecież to było finansowane z pieniędzy państwowych. Jest różnica, jest taka, nasz port lotniczy jest lepszy, ale był finansowany za własne pieniądze. Gdyby dostawał pieniądze państwowe na rozwój, to prawdopodobnie byłby o wiele, wiele, wiele dalej. I szereg inwestycji w ten sposób w tych różnych miastach się odbywało. Stąd nie przesądzając o tym, mają być igrzyska, czy nie, bo to nie będzie nasza decyzja, ale dzisiaj mówimy o tym, porozmawiajmy na ten temat z mieszkańcami, porozmawiajmy szerzej. Tu jest istotna różnica, Adam, z twoją uchwałą, że ta uchwała, o której mówił pan Urynowicz, dotyczy trochę szerszego kontekstu. Mówi o podmiotach gospodarczych, mówi na przykład o organizacjach sportowych różnych, które też są specyficznym partnerem w tym projekcie. Bo jeżeli uda nam się w tym kierunku, mówię o zimowych igrzyskach, pójść, to na pewno te organizacje pośrednio i bezpośrednio bardzo zyskają i zapytajmy ich, czy oni tego chcą. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan Adam Kalita. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, ja oczywiście z pierwszą częścią Pana Przewodniczącego się oczywiście zgadzam. Już czas, żebyśmy zakończyli dyskusję. Już teraz powiedziałem, przejdźmy do meritum sprawy, czyli do konsultacji. Co do zysków, ja bym się nie chciał wypowiadać, natomiast tak przy okazji chciałbym, żeby, nie wiem, czy nie złożę interpelacji w tej sprawie, chciałbym się dowiedzieć, ile już miasto wydało pieniędzy na olimpiadę, bo z tego, co media donoszą, to już podpisanie umowy z firmą zewnętrzną, szwajcarską, będzie kosztowało 18 milionów i chciałbym potwierdzić, czy to jest prawda, czy nie.
Nie wspomnę o reklamówkach z jedną ze stacji, która wyprodukowana przez jedną stację telewizyjną i która jest emitowana w tej chwili w telewizji. I chciałbym też złożyłem w tej sprawie interpelację, kto jest odpowiedzialny za zlecenie tej reklamy, w jakim trybie, ile ona kosztowała. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan Dominik Jaśkowiec. Pan Dominik Jaśkowiec zrezygnował, za co jestem wdzięczna. Pan Paweł Węgrzyn, bardzo proszę. Pani przewodnicząca, państwo radni, krótko i po głosie nieobecnego pana radnego Pilcha. Otóż nie jest prawdą, że wszystkie inwestycje przez miasta, które były gospodarzami Euro 2012, były pokrywane z budżetów miast. Tam były też pieniądze zarówno rządowe, jak i regionalne. One szły między innymi na budowę lotnisk i układów komunikacyjnych. I druga krótka rzecz, jest dyskusja i to na całym świecie zawsze po takich imprezach, na ile takie imprezy typu olimpiada czy euro przyczyniają się do pobudzenia gospodarczego, promocji regionów i tak dalej, i tak dalej. Jest nawet taki termin efekt barceloński, że są przykłady, że to działa znakomicie i są też przykłady, jak chociażby Portugalia, gdzie jest to gorzej. Jeżeli chodzi o Polskę, to co do Euro 2012, to myślę, że w mojej opinii, na podstawie tego, co czytałem, prawdopodobnie ta impreza nie przyczyniła się do jakiegoś pobudzenia gospodarczego w Polsce, czy też promocji Polski. Tutaj polecam chociażby pracę panów Grzegorza Surmy i Katisa Tausenda pod tytułem właśnie Wpływ Euro 2012 na gospodarki Polski i Ukrainy. Natomiast na pewno pomogła miastom, które to organizowały. Także myślę, że tej perspektywy nie należy tutaj zafałszowywać. To znaczy Kraków na pewno na tym skorzysta. Bardzo dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa ma potrzebę wypowiedzenia się? Pan Dominik Jaśkowiec nieustająco tutaj jest zgłoszony, ale zrezygnował. Szanowni państwo, ponieważ mamy wniosek o tryb rozpatrywania w dwóch czytań, także i do druku 1630, głosowanie w bloku głosowań. Szanowni państwo, zostały nam 7 projektów, tak? Tak. Szanowni państwo, ponieważ nikt się nie zgłosił, niniejszym zamykam dyskusję i będziemy głosowali wniosek o czytaniu w dwóch czytaniach.